Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj nagrywam odcinek z różnymi stylówkami. Obiecałam Wam coś takiego podczas filmu z holem zakupowym i chciałabym Wam pokazać teraz też te ubrania, które wtedy kupiłam, jak właśnie je widzę. Z czym dany ciuch chciałabym zestawić, bo idąc na zakupy właśnie często mam już to w głowie i widzę, czy ta bluza, skoro mi się podoba, w ogóle będzie przeze mnie noszona, czy ja mam do czego ją ubrać i takimi kategoriami mniej więcej się kieruję. Faktycznie pomaga to w tym, że nie kupuję zbędnych ubrań, które później zalegają w szafie, tylko wszystko, co się pojawiło nowe, jest przeze mnie noszone. Mam na sobie dzisiaj taką bluzę oversize H&M-u i do niej dobrałam takie naszyjniki. One są z House'a i to były 3 w zestawie, jeszcze jest jeden, ale ja najczęściej wybieram te 2 i zazwyczaj w takim komplecie je noszę. Jeżeli chodzi o bluzę, to tak jak mówiłam, to jest taki naprawdę konkret oversize. Ja mam rozmiar S. Zestawiłam ją z takimi typowymi niebieskimi jeansami, dlatego że tutaj w tym samym kolorze mamy napis i to po prostu ze sobą fajnie współgra. Zresztą do takiej konkretnej bluzy oversize, ona nie jest jakoś bardzo długa, tak, o, tylko ja sobie ją tutaj wkładam z przodu, no to do niej tylko muszą być naprawdę bardzo obcisłe spodnie. Chociaż teraz no, ta moda jest różna, bo można i nosić dół szeroki i górę, ale ja lubię to w ten sposób właśnie łączyć, że jedno jest obcisłe, to drugie będzie szersze. I tak to w całości się prezentuje. Do tego fajnie będą wyglądać jakieś białe bądź kremowe tenisówki. Ja mam takie zberszki na dosyć wysokiej platformie, więc widzę to. Ale teraz z racji, że jest zima, no to noszę do tego brązowe emu i też super się to prezentuje. Nie pokazuję Wam w ogóle płaszczy i obuwia z tego względu, że cały czas przewijałoby się to samo, więc stwierdziłam, że zestawię po prostu ubrania i ewentualnie biżuterię. I teraz przepiękna bluzeczka z Zary tutaj z falbankami i ją już nie do wszystkiego jestem w stanie ubrać. To znaczy tak, jeżeli ktoś z Was lubi takie krótkie crop topy do spodni z wysokim stanem, to jak najbardziej tutaj na różne opcje ją zastosujecie, ale ja raczej nie za bardzo za tym przepadam. Więc jak już ją znalazłam i bardzo mi się spodobała, to musiałam konkretnie przemyśleć, czy ja faktycznie mam to do czego ubrać. I oczywiście znalazłam sposób, bo od razu w mojej głowie zaświeciła się lampka, że mam taką fajną, brązową, skórzaną spódnicę, której długo, długo nie nosiłam. Może miałam ją raz czy dwa na sobie, bo ona po prostu stała się na mnie za duża, także jak ja ją ubierałam, to ona ze mnie spadała. No i w grudniu jakoś przed świętami ją zwęziłam, także idealnie teraz pasuje właśnie do tej bluzki, już Wam pokazuję. Może zacznijmy od naszyjnika. To jest taki, wiecie, jak ja mam taki z perełkami białymi, zamykany właśnie tutaj, to ten jest serduszkiem na takie samo zapięcie i ja go kupiłam chyba na stronie Saibazar, tak mi się kojarzy. Bardzo ładnie wygląda i dopełnia tutaj całość stylizacji. No a ta bluzeczka jest tutaj z taką piękną falbanką. Jest króciutka, kończy się tutaj razem z tą spódniczką. I tak, to mówiłam, bluzka, że jest z Zary, natomiast spódnica jest z Mango chyba, ale to jeszcze zaraz sprawdzę. I tak wygląda całość. Sprawdziłam tą spódniczkę i ona jest jednak ze sklepu More Moi. Ja ją kupiłam od Alicji Czarodziejki na wyprzedażach, robiła jakieś tam na Instagramie, to było z 2 lata temu chyba. I wyprzedawała swoją szafę, więc skusiłam się wtedy na tą spódniczkę, bo bardzo mi się spodobała, no i teraz idealny zestaw się stworzył. Teraz przyszedł czas na takie mega luzackie zestawienie i tutaj właśnie widzę ten bezrękawnik, który Wam pokazywałam w holu zakupowym, ale najpierw przejdźmy przez to, co mam jako pierwszą warstwę, a później dorzucimy do tego bezrękawnik i zobaczycie, jaką miałam wizję, kiedy go kupowałam. Bluza jest House'a i to taki naprawdę typowy oversize. Też jest długa. Ja ją zestawiłam z leggingsami, które kupiłam w Reserve. One są takie kawa z mlekiem. Patrzę w podgląd, czy mnie widać, ale widzę, że tak. No i właśnie takie nude kolory, a do tego ten bezrękawnik.
Ja się rewelacyjnie czuję właśnie w takich odcieniach, po prostu tak świeżo i nic mnie nie przytłacza, jestem wesoła, więc tutaj naprawdę dużo robi to dla mnie, jeżeli jestem w takich nudach ubrana. Taki sobie kadr obrałam, bo w sumie to trochę ciężko jest mi się pokazać w całości, no ale tak to wygląda. I z tej stylówki jestem na maksa zadowolona. Przyszedł teraz czas na zestawienie swetra oversize i tutaj on tak naprawdę ma wiele zastosowań, bo nada się do każdych spodni, czy to czarnych rurek, czy jeansowych, typowych, niebieskich, czy tak jak właśnie Wam teraz pokażę, do tych samych leggingsów, które widzieliście przed chwilą. Tutaj jeszcze ta bluzeczka z Zary, zwykły taki podkoszulek, i dorzuciłam do tego jeden z tych naszyjników z House'a, bo myślę, że tutaj fajnie coś konkretnego wygląda. Próbowałam z takim zwykłym, jaki noszę na co dzień, zawsze go noszę pod spodem. No nie, coś musi się tutaj więcej dziać, więc taki konkretniejszy wygląda zdecydowanie lepiej. Sweterek sobie cały zapięłam i ubrałam go do tych nude leggingsów, można podciągnąć rękawki, no już jak wolicie, ale on jest naprawdę taki obszerny, że nic, tylko wziąć się i nim po prostu tak opatulić. Jest naprawdę bardzo cieplutki, więc myślę, że na wiosnę to nie będę już na niego nic potrzebowała, bo on daje mocno, naprawdę daje bardzo mocno. Jak mi jest chłodno czasem wieczorem, to wystarczy, że jego założę i już nie ma tego problemu. Także coś takiego, ten sweterek jest z House'a, bluzeczka z Zary, tak jak mówiłam, naszyjnik z House'a i leggingsy z Reserve. Było już trochę tych nudów, to może teraz coś ciut ciemniejszego, mowa o tej bluzie. I też mam gaterki z Pepco, takie ciemno-szare, więc zaszalałam, ale faktycznie ja jednak w takich jasnych odcieniach, tak jak Wam mówiłam, czuję się rewelacyjnie. To jest to, co sprawia, że mi jest po prostu dobrze. Więc dlatego teraz, jak gdzieś oglądam jakieś ubrania, to tylko patrzę na właśnie jakieś takie śmietankowe, beżowe, brązowe ewentualnie. Czy no ten kolorek też jest w sumie fajny, to jest taki, ciężko nam docenić, to nawet nie jest taki brudny róż, może trochę brudny róż, ale już w brąz wpadający. Nie wiem, ale jest ładny. Tutaj mam naszyjnik z Pepco. Kupiłam go chyba za 5 zł na jakiejś promocji. Niestety one szybko ciemnieją, ale nawet na kilka razy ubrać to i tak spoko. I on jest taki podwójny. I tak wygląda ta bluza. Ona też jest taka dłuższa. Jest to takie oversize, ale nie jakoś bardzo. Ja mam rozmiar XS i właśnie ja lubię do takich getrów ubierać dłuższe bluzy, bo wtedy no, zakrywają pupę, a ja tak po prostu lubię i czuję się wtedy komfortowo. I one są, tak jak mówiłam, z Pepco, to jest taki ciemny, szary, mam jeszcze czarne. Jeżeli chodzi o jakość, to nie mam się na razie do czego przyczepić i mi to też nie przeszkadza, jakby tam na pupie właśnie prześwitywały, z tego względu, że zawsze ubieram coś dłuższego do tego i dlatego też nie mam z tym problemu. Gdybyście chciały właśnie nosić jakąś krótką bluzeczkę, no to tutaj myślę, że może być problem i wtedy pasowałoby kupić jakieś porządniejsze te leggingsy po prostu. I jeżeli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się coś takiego podobało. Jeżeli wyrazicie swoje zadowolenie, to ja bardzo chętnie coś takiego w przyszłości nagram, możecie jakieś swoje uwagi też wpisać w komentarzach, co warto by było dołożyć do takich stylówek. Ja wiem, że te buty, okrycie wierzchnie też by się tutaj sprzydały, ale tak jak mówię, na ten moment musiałabym cały czas pokazywać chyba jedno i to samo, więc bez sensu. Na takie letnie stylizacje jest więcej opcji, bo i mogą być klapki, i tenisówki, a tutaj no to teraz chodzę w sumie w emu, ewentualnie można by było tutaj cały czas zestawić jakieś adidaski, tenisówki typu Vansy czy Conversy i tym podobne. Także czekam na Wasz odzew i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!